Witam Was na kanale Góralski Ogród. Postanowiłam dzisiaj, że przepikuję, przesadzę pomidorki. Zaraz Wam powiem, dlaczego mówię przesadzę, a z początku powiedziałam przepikuję. To Wam będę tłumaczyć w momencie, kiedy będę to wykonywać. Tak wyglądają moje papryki oraz pomidory. Papryki jeszcze nie są do pikowania, do przesadzania. No może oprócz tutaj tej, ta i ta, ponieważ one już wypuściły liście właściwe. Liście właściwe to są te liście, które tutaj widzimy. A liście nie, to są te liście tutaj, te pierwsze, które każda roślinka wypuszcza, jak wychodzi z nasionka. Także papryk jeszcze nie pikuję, nie przesadzam. Natomiast pomidorki również wypuściły już liście właściwe. To są liście właściwe. I tutaj mamy liścień. Także przesadzę dzisiaj te pomidorki. Niech one sobie już dobrze mają w tych donicach. Ponieważ też ta ziemia, która tutaj była wykorzystywana do wysiewów, to była ziemia taka specjalna, dedykowana właśnie do wysiewów i ona ma mało składników pokarmowych. Te otwory są bardzo niewielkie. Ta roślinka szybko spożytkuje te wartości odżywcze, które są w tej ziemi. Dlatego już zastosuję teraz ziemię uniwersalną, która jest dedykowana również do pomidorów. Ta sama firma, co było wcześniejsze podłoże do wysiewu. Żeby przygotować ziemię, już wcześniej tutaj była ziemia, nawet już tego nie pukałam, tylko tak jak mam, zasypię. Ziemię trzeba rozluźnić. Większe takie kawałki, jeżeli się nam trafią, jakiegoś patyczka, no to trzeba wtedy wziąć i odłożyć, żeby to nie zostawało w ziemi. Do tej ziemi dosypuję perlit. Perlit ma za zadanie rozluźnić strukturę ziemi. Taką niewielką ilość i mieszamy to razem. Wtedy, kiedy ja rozluźniam tą strukturę ziemi, to równocześnie mieszam ten perlit. Korzeniom pomidora będzie łatwiej się rozrastać dzięki zastosowaniu właśnie tego perlitu. Nie może być grudek, bo będzie to utrudniało rozrastanie, a chcemy zrobić tak, żeby ta nasza roślinka miała jak najlepsze warunki. Pewno się zastanawiacie, dlaczego ja już mam pomidory do pikowania, do przesadzania. Jeżeli ktoś nie ogląda, nie subskrybuje mojego kanału, no to przypomnę, że wysiewałam pomidory tą metodą podkiełkowania nasion na ręczniku papierowym końcem stycznia. Jak wykiełkowały, one wtedy kiełkują bardzo szybko. Włożyłam je do multipalety. To była też jeszcze końcówka stycznia. No i teraz mamy dzisiaj 16 lutego i pikuję te pomidorki. To są pomidory karłowe.
I też pomidory, które na opakowaniu miały termin wysiewu nawet styczeń. Także też nie tylko karłowe, bo tam jeszcze jest odmiana, już Wam powiem jaka, żeby się nie pomylić, ale chyba Monymarka. Jest Tigarella, jest Monmarker, jest Black Bill i maskotka. Maskotka, no to jako właśnie ten pomidor karłowy, który na opakowaniu nie ma co prawda informacji, że może być wysiewany w takim wczesnym terminie, ale ja już to przetestowałam i można wysiewać, jeżeli chcemy uprawiać maskotkę w donicy. A te pomidorki Tigarella, Monmarker, Black Bill, one miały właśnie na opakowaniu informacje o wysiewie, właśnie nawet styczniowym. Także będą to pomidory na pierwszy zbiór. Mam przygotowaną ziemię. Teraz będę przesadzać te moje pomidorki do takich doniczek P9. Jest to 9 cm na 9, czyli znaczy, że tutaj mamy 9 cm na 9. I w tej doniczce będzie ten pomidor rosnął gdzieś miesiąc, a za miesiąc trafi już do większej doniczki, a jeżeli chodzi o maskotkę, ona już trafi docelowo do takiej donicy 10-litrowej. Także napełniam tą doniczkę troszkę ziemią. Staram się delikatnie wyciągnąć pomidorka. Black Bill, tutaj te pierwsze 1, 2, 3, 4, to mam Black Bill. Delikatnie. Palcem lub jeżeli ktoś ma grube palce, to można jakimś długopisem. I staram się wyciągnąć tak tą bryłę korzeniową. Żeby nie uszkodzić korzeni. Żeby ta roślinka została z tą właśnie ziemią. Z tą bryłą korzeniową. Jeżeli mówimy o pikowaniu, to pikowanie jest to wyciągnięcie tej rośliny z ziemi. Jeżeli wysialiśmy rzutowo pomidory do jednej doniczki, to wtedy, jak już wypuszczą pomidorki właśnie liście właściwe, to wykonujemy pikowanie. Natomiast to, co ja teraz zrobiłam, to jest przesadzanie, ponieważ ja mam całą tą bryłę korzeniową, nie mam gołego korzenia, tylko mam razem z ziemią, czyli ja przesadzam. Sadzę głębiej niż pomidory rosną. On nie będzie miał takiego szoku teraz związanego z przesadzaniem, ponieważ te korzenie nie zostały naruszone, a dodatkowo tam, gdzie zostanie przysypany ziemią, ta łodyga, pomidor wypuści korzenie. Nie przysypujemy naraz za dużo, tylko tak do połowy wysokości.
dociskamy tak, żeby tam nie było przestrzeni powietrznych. I pomidor przesadzony. Ja go tutaj jeszcze podpiszę. Jako numer 1. No i teraz muszę z tymi moimi wszystkimi pomidorami powtórzyć tą czynność. Także ja się biorę do pracy, a Was pozdrawiam serdecznie i do następnego filmiku. A jeżeli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie kanał, bo wlecą kolejne filmiki. Jutro, jeżeli się mi uda, wysieję wszystkie pomidory, które mam do wysiania, a są to pomidory wysokie. Także do usłyszenia, do kolejnego filmiku.